Mamy 15 minut do wyjścia, właśnie wstałem, lekko się ogarnąłem. Jeszcze nie do końca. Man in black. Ale czemu nie jestem w dresach? A w koszuli? Mario ma dzisiaj obronę pracy inżynierskiej i jest bardzo zestresowany. Nie, jak widzicie, raczej zestresowany nie jestem, ale powiem wam, że powtarzałem materiał do wczesnych godzin porannych i zamierzam to pyknąć. Dobra, ogarnę się. No i chyba zabiorę was ze sobą. To może być ciekawy materiał. Włosy ogarnięte. 30 sekund roboty. Czasu coraz mniej. Obrona coraz bliżej. Które wybrać? Klasycznie. Nie to, że nie używam sportowego deo. Ale na obronę niech będzie nie deo, tylko perfumki. Dobra. Szybka kawa. Jeszcze obowiązkowa poranna dawka kofeiny być musi. Coś mi musi postawić na nogi. Tyryryry. Z kafe, gold krema. Tak, jestem sponsorowany przez Nescafe. Nie, ale jeśli macie dla mnie propozycję i oglądacie moje filmiki, nie bójcie się jej złożyć. Pyszna kawa. Jak co dzień. Tak samo pyszna jak co dzień. Generalnie zobaczcie, jaka pianka. Odrobina mleka do kawy być musi. Muszę wykazać się swoją wiedzą z zakresu tworzenia torów wyścigowych. Mario Inżynier. Pakujemy lapka, tu są notateczki. Zobaczcie jeszcze zdjęcie. Do dyplomu. Wyglądam, jakbym miał 5, no może 7 lat. Dobra, lapka do plecaka. No i teraz całkowity style, tak by to wyglądało. Na nogach ciemne, klasyczne trzewiki Tomiego. Czarne dżinsy, czarna koszula. Klasyka gatunku. Zegareczek. W ręku kawka. No i wspieramy polską markę Vistula. Wspierajcie polskie marki. Powierzcie mi, że jakościowo w niczym nie ustępują tym włoskim. Biją na alarm na osiedlu. Zima. Zima, a to miniak. Dobra. No powiem wam, że w tym garniturze i koszulce to tak trochę chłodno mi jest. Mogłem założyć kurtkę, ale nie mam pasującej. Trzymałość gruntu na ścinanie równa się C-prim, czyli efektywnej kohezji, i sumie sigma prim F, czyli naprężeń efektywnych przymnożonych przez tangens kąta phi, czyli tangens kąta tarcia wewnętrznego. To by było tyle, jeśli chodzi o liczbowy wydźwięk wytrzymałości gruntu na ścinanie. Witajcie w nowym budynku budownictwa Wydziału Nauk Technicznych. Tutaj produkowani są młodzi, zdolni polscy inżynierowie. 5 po 10. Kolega w środku się rozgadał. Czekamy na wejście. Zachowajmy spokój. Dobra, szczerze mówiąc, chce mi się spać. Damy radę. Damy radę. I dotyczy ono bezpośrednio wytrzymałości gruntu na
ścinanie. I teraz ustosunkujmy się może do zdefiniowania wytrzymałości gruntu na ścinanie. Otóż wytrzymałość gruntu na ścinanie jest to... Naprawdę fakt jest taki, że wiem, że może nie będę najlepszym inżynierem na świecie, ale obiecuję w swoim życiu dokonywać takich wyborów, żebyście byli Państwo dumni, że mogliśmy okazać gdzieś się spotkać na swojej drodze, ponieważ ja swoją drogę życia odnalazłem w czymś zupełnie innym i oddałem się swojej pasji, która jest sportem. I wiem, że... Rachu ciachu, już po strachu. Mario na dyplomie ma ocenę dobrą, czyli zaliczone. No i jesteśmy już po obronie. Opuściłem budynek Wydziału Nauk Technicznych kierunku budownictwo. Starczą. Mario, jesteś inżynierem. Ocena na dyplomie dobra. Zaliczone. Powiem Wam szczerze, że bardzo cieszę się, że zamykam ten etap mojego życia, bo kurczę, no fakt bycia inżynierem budownictwa jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. Te studia zajęły mi dobrych parę lat i jest to duża, duża część mojego życia, dużo serducha i zdrowia włożonego w te godziny nad notatkami. Ale co bym chciał Wam powiedzieć? Fakt taki, że się obroniłem i zamknąłem ten etap mojego życia, wiele nie zmienia, ponieważ nie będę pracował w zawodzie, ale uwierzcie mi, że dzięki tym studiom nauczyłem się czegoś bezcennego, czegoś dużo ważniejszego niż wiedza z zakresu budownictwa. Czegoś dużo ważniejszego niż tworzenie fundamentów żelbetowych, niż budowanie i konstruowanie torów wyścigowych. Uwierzcie mi, że najważniejszą rzeczą, którą nauczyły mnie studia, jest to, że czasami trzeba się poświęcić, czasami trzeba dać siebie więcej, czasami trzeba zarwać tą noc. Taka zwykła etyka codziennego dnia pracy. Taka, gdzie nie do końca robimy coś w imię super sukcesu. Tam wiemy po prostu, że na końcu tej drogi nie czeka nas złoty medal, tytuł mistrza świata czy wygranie olimpiady, tylko co najwyżej czeka nas trójka w indeksie i na tej trójce w indeksie musimy naprawdę się napracować, naprawdę musimy czasem troszeczkę się upodlić. I to jest coś, co tworzy nasz charakter. Czyli w momencie takim, gdy potrafimy dać siebie wszystko w imię czegoś, co być może nie jest tego warte, miejmy świadomość tego, że budujemy nas samych. I to jest dokładnie to, co dały mi te studia. Pokazały, jak takie codzienne, zwykłe, nawet niesportowe, mówię teraz o takim zwykłym, codziennym życiu, może nas budować. I jeśli chodzi jeszcze o same studia, powiem Wam szczerze, że dużo ludzi wybiera studia takie z założeniem, że będę imprezować, będę się wygłupiać, będę chodzić ze znajomymi, to będzie świetny czas. Jasne, jeśli pójdziesz na takie studia, gdzie idziesz się wychillować, to niewątpliwie będzie świetny czas. Tylko zadaj sobie pytanie, co one Ci dadzą? Czy to będzie 5 lat swojego życia, które spowoduje to, że będziesz przez 5 lat wychillowany i później obudzisz się w takim dosyć przykrym miejscu, gdzie ani nie będziesz miał tej etyki pracy, ani nie będziesz miał silnego charakteru, ani co gorsza prawdopodobnie ukończonych studiów, które dają Ci pracę? Wybierajcie Wasze studia mądrze. Nie idźcie na łatwiznę. Nigdy w życiu nie idźcie na łatwiznę. Dotyczy to wszystkich aspektów i studiów także. Wybierajcie trudne kierunki i powiem Wam jedno. I wybierajcie takie kierunki, które Was interesują. Trudne, ale takie, które Was interesują. Czyli żeby to poświęcenie, te godziny nad książkami, te zerwane noce miały dla Was sens. Żeby ostatecznie nie tylko budowały charakter, ale też budowały wiedzę, która Wam się przyda w życiu. Także jeśli jesteś młody, zastanawiasz się nad wyborem studiów, proszę Cię, wybierz mocne studia. Wybierz studia, które zbudują nie tylko Twoją wiedzę, nie tylko dadzą Ci pracę, ale też zbudują Twój charakter. Pamiętaj, że jeśli jest ciężko, to idziesz we właściwym kierunku i nie bójcie się poświęcać dla studiów, bo to jest 5 lat z Waszego życia, które zadecyduje o tym, jakimi będziecie ludźmi. Nie tylko pracownikami, jakimi będziecie ludźmi. I no cóż, ja ten etap w swoim życiu zamykam. Jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy, że dobiega to końca. A ta lekcja życia, którą tutaj zaliczyłem na tych wszystkich korytarzach, jest
jest czymś bezcennym, jest czymś bezcennym. Dzięki niej wiem, że na pewno nie będę najlepszym inżynierem, bo gdybym chciał być najlepszym inżynierem, gdybym chciał być najlepszym projektantem albo konstruktorem, to uwierzcie mi, że nie stałbym tutaj przed wami teraz z kamerą i nie myślał o tym, jaki program treningowy przygotować, albo jaką dietę ułożyć dla moich podopiecznych, albo jakie zawody wygrać. Nie myślałbym o tym, tylko wiecie, o czym bym myślał? Myślałbym o tym, jakie zbrojenie dobrać do tego nowego World Trade Center, które właśnie nadzoruję w Nowym Jorku. I życzę wam, żebyście wy w waszych studiach dokładnie mieli taki stan myślenia. Czyli jeśli idziecie na studia, to nie idźcie tam po to, żeby po nich znaleźć pracę, tylko idźcie tam po to, żeby być najlepszymi w zawodzie. Jeśli chcesz być dobrym inżynierem, to mierz wysoko. Mierz w World Trade Center, nie mierz w znalezienie pracy. Jeśli chcesz być dobrym lekarzem, nie mierz w to, żeby siedzieć w przychodni i badać ludzi chorych na anginę, tylko mierz w to, żeby zmieniać świat. I tak też wybierajcie wasze studia. Bez znaczenia, jaki kierunek wybieracie, wybierajcie go tak, abyście byli najlepsi na świecie w tym, co wybraliście. Oddawajcie całych siebie w imię waszych decyzji. To jest bardzo, bardzo ważne. Wtedy poczujecie spełnienie, poczujecie prawdziwą radość. Rzucajcie sobie wyzwania, pokonujcie je, pokonujcie siebie. Ja swoje studia potraktowałem jako świetną lekcję życia i dała mi coś, czego nigdy nie zapomnę. Natomiast Maria nie chce być najlepszym inżynierem. Maria nie chce budować World Trade Center. Mario... Wiecie, co chce Mario. I ja i wy wiecie, że Mario to zdobędzie. Mario nigdy się nie poddaje i Mario nadal ma marzenia. Dobra, podsumowując, cieszę się, że jestem inżynierem i mogę sobie powiedzieć, Mariusz, inżynier, który... Mariusz, inżynier budownictwa, który zajął się inżynierią ludzkiego ciała. Także będę pracował w zawodzie. Okej. I jeszcze na koniec, standardowo, jeśli podobał wam się mój speech, jeśli podobała wam się moja mowa, jeśli uważacie, że była wartościowa, proszę udostępnijcie ją dalej, podajcie dalej, polajkujcie. Niech ona trafi do tych młodych ludzi, którzy być może zaglądają na ten kanał, być może zaglądają na ten profil i zastanawiają się nad tym, co zrobić w swoim życiu. Wierzę, że będę dla nich pomocny i przesłanie do nich raz jeszcze na koniec. Wybierajcie mądrze i bądźcie najlepsi na świecie w tym, co sobie wybierzecie. Poświęcajcie się dla czegoś, czemu warto się poświęcać i pamiętajcie, że nie zawsze wszystko jest takie łatwe. Czasami trzeba dać z siebie bardzo dużo, nie dostać w zamian nic i dostrzec, że te ciężkie chwile to jest budowanie waszego charakteru, tworzenie waszej drogi. Dobra, Mariusz Czerniewicz, Team Natural, wróć. Inżynier Mariusz Czerniewicz, Team Natural, signing out. Na koniec chciałbym wam bardzo podziękować za uwagę i za to, że mnie wysłuchaliście. Jeśli potrzebujecie merytorycznych treści, wystarczy, że klikniecie w filmik. Także zachęcam was do wrzucenia subskryba dla kanału Team Natural. A w komentarzach piszcie, czy uważacie, że studia to dobra lekcja życia,